Bardzo dziękuję Pani Marszałek za dzisiejszą wizytę tu na granicy polsko-białoruskiej za podkreślenie wkładu, jaki wojsko polskie wnosi w bezpieczeństwo naszej ojczyzny. I to rzeczywiście to nie są ćwiczenia, to jest realne zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie, dlatego że codziennie, chociaż w mniejszej skali, mamy do czynienia z atakami na granicę. Reżim Łukaszenki. Niewątpliwie w sposób skoordynowany z Kremlem dopuszcza się ataków przy użyciu migrantów, którzy zostali zaproszeni na Białoruś czy do Rosji z Bliskiego Wschodu, i którzy, wręcz są takie przypadki, na siłę są przepychani przez polsko-białoruską granicę. Chciałbym podkreślić, że już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy przygotowania do tego, żeby zapewnić szczelność, żeby zapewnić bezpieczeństwo na polsko-białoruskiej granicy. Sprawa tych zagrożeń była wielokrotnie analizowana podczas posiedzeń Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, któremu przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński. Także już na początku lipca ubiegłego roku rozpoczęliśmy przygotowania związane najpierw z położeniem koncentryny, czyli tych zabezpieczeń typowych wojskowych zabezpieczeń które spowalniały forsowanie granicy które przyczyniły się do tego że te wszystkie ataki na granice nie były skuteczne a więc od lipca ubiegłego roku już niedługo będzie rok odkąd żołnierze rozpoczęli właśnie przygotowania w pierwszej kolejności byli to żołnierze z 16 dywizji zmechanizowanej, a więc żołnierze, którzy stoją tu z nami. Już prawie rok są na granicy, ale chcę też bardzo mocno zaznaczyć, że to nie tylko żołnierze z 16 dywizji, ale ze wszystkich jednostek wojska polskiego służą służyli na granicy polsko-białoruskiej i również bardzo mocno podkreślam interoperacyjność współpracę z żołnierzami wojskobrony terytorialnej. Można powiedzieć, że Całe polskie siły zbrojne uczestniczyły bądź też uczestniczą we wspieraniu Polskiej Straży Granicznej, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo na granicy. Ważne jest także podkreślenie tego, że Zapory, najpierw tymczasową zaporę, potem drogi wzdłuż zapór były również budowane przy udziale żołnierzy z Wielkiej Brytanii, którzy jesienią ubiegłego roku dołączyli i którzy wciąż wspierają polskie siły zbrojne, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zresztą tu nie Mamy jezioro Siemianowickie, a więc miejsce, w którym toczyły się także ćwiczenia z udziałem wojsk amerykańskich, z udziałem wojsk brytyjskich, rumuńskich. Sam miałem sposobność obserwowania tych ćwiczeń. To są ćwiczenia, które wzmacniają siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, pokazują współpracę, bo też bardzo mocno podkreślam, że. Oprócz tego, że wojsko polskie jest wciąż na granicy polsko-białoruskiej, to równolegle ćwiczy. Ćwiczy z siłami natowskimi, ćwiczy, żeby odstraszyć agresora, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. To trudna służba, służba na granicy państwa ze względu na no, te wszystkie zjawiska, o których. Powiedziała bardzo celnie pani marszałek, bo nie dość, że mamy do czynienia z atakami, wciąż atakami ze strony białoruskiej, to polscy żołnierze byli atakowani również przez polityków opozycji, przez różnych ludzi, którzy domagali się od państwa polskiego, żeby otwarta została granica z Białorusią. Czyli wpisywali się w plan, który został narysowany na Kremlu, bo przecież nie ulega żadnej wątpliwości, że że konsekwencja tych działań miała być taka. Najpierw atak na Polskę, atak hybrydowy ze strony białoruskiej, kryzys w naszym kraju, a później atak na Ukrainę, tak żeby uniemożliwić pomoc Ukrainie świadczoną z, z Polski. To był, to był scenariusz, w który niestety, trzeba to powiedzieć z przykrością, wpisywali się niektórzy aktywiści, tudzież politycy. Opozycji, ale granica została utrzymana. W listopadzie mieliśmy do czynienia z próbą sforsowania granicy o największym natężeniu, i dzięki właśnie żołnierzom wojska polskiego granica została utrzymana, Polska jest bezpieczna. A ja ze swej strony chciałem podkreślić, że robimy wszystko, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne, również liczebnie, bo to nieprawda, że wojsko nie musi być liczne. Tylko dobrze wyszkolone, takie teorie mogliśmy przeczytać, usłyszeć. Wojsko musi być oczywiście świetnie wyszkolone i takie jest wojsko polskie, ale wojsko musi być również liczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej. Ojczyźnie. I wyposażenie Wojska Polskiego też zmienia się. Odchodzimy od wyposażenia postsowieckiego na wyposażenie Wojska Polskiego. Trafia nowoczesny sprzęt. Jeszcze w tym roku zestawy Patriot, jeszcze w tym roku drony Bayraktar, drony uderzeniowe, które tak bardzo sprawdziły się na Ukrainie, które używają wciąż Ukraińcy odpierając inwazję rosyjską, no ale także. Produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego, chociażby podpisana kilka dni temu umowa w sprawie kupienia na wyposażenie Wojska Polskiego rakiet krótkiego zasięgu piorun, a więc też produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego, które świetnie sprawdziły się broniąc Ukrainy przed inwazją rosyjską. Jeszcze raz dziękuję wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. Dziękuję za codzienną służbę.